Są różne rodzaje naleśników w każdym kraju. Są inne. We Francji, klipę. Jeśli wymawiam źle, to z góry przepraszam. Cienkie naleśniki, podawane z różnymi nadzieniami, zarówno słodkimi, jak i słonymi. Rosja, Ukraina, bliny, Białoruś tak samo podawane z kawiorem, śmietaną lub owocami. Japonia, okonomijaki. Rodzaj naleśnika, w którym składniki takie jak kapusta, mięso, krewetki są mieszane razem z ciastem i smażone. Panen koeken. Większe i grubsze niż tradycyjne naleśniki podawane z różnymi dodatkami takimi jak jabłka, bekon czy ser to specjalność Holandii. Indie dosa. Cienkie, chrupiące naleśniki, zrobione z mąki ryżowej, soczewicy. Często są podawane z nadzieniem z ziemniaków, z warzywami, z różnymi sosami. W Szwecji ragmunuk, naleśniki ziemniaczane, zwykle podawane z sosem z żurawinowym i boczkiem. Amerykańskie pancakes, puszyste, nieduże naleśniki, często podawane są z syropem klonowym, z masłem lub owocami. Talakajo. Jeżeli wymawiam znowu źle, to też przepraszam. Są, jest to rodzaj meksykańskich naleśników. Zazwyczaj w kształcie łódki wypełnionych różnymi składnikami, takimi jak fasola, ser, mięso. Są też naleśniki z Chin. Yangbing. Chiński naleśnik na cienkim cieście. Zazwyczaj z jajkiem, cebulką, kiełkami fasoli, sosem hoisin i chrupiącymi plackami. Greckie Daxa to Pewnie będziecie mieli bardzo dużo ubaw z mojej wymowy, ale no przepraszam, po prostu wymawiam fonetycznie. Ciasto filo w formie cienkich warstw nadziewane kremem lub serem, podawane jako słodka przekąska. Guzlamę. Cienkie naleśniki wypełnione różnymi nadzieniami, takimi jak ser, ziemniaki, mięso, warzywa. To znowu domena turecka. No i oczywiście nasze. Nasze tradycyjne polskie naleśniki. Mleko. Jajko, woda gazowana, cukier, sól, mąka, jest cukier i sól dodawana, może być dodana wanilia, cynamon, kardamon, nawet kakao. Można zrobić sobie cudowne naleśniki na słodko, można dodać do tego ciasta żurawinę, gdzie będziemy smażyć te naleśniki, żurawina po prostu będzie już w tym cieście do tego zrobić nadzienie z twarogu z cynamonem z wanilią z odrobiną śmietany, żeby było takie gładkie, płynne, nie płynne, gładkie takie aksamitne. O według starej receptury kiedyś, 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 jak moja babcia jeszcze robiła, to się zawsze zastanawiałam, po co jest to żółtko dodawane właśnie do do twarogu. Do naleśników było sparzone jajko, oddzielone. Żółtko od białka, i to żółtko lądowało w tym serze. Ten ser był wtedy taki troszkę zabarwiony na żółto. I powiem wam szczerze, nie zgłębiłem tego. Dlaczego? Ale tak było. I ten ser miał taki babciny smak. Z tym cukrem, z tym jajkiem. Te naleśniki były takie domowe. Ale możemy zrobić też naleśniki na sposób wytrawny, tak? To nazywając Na przykład można dodać kminku Zrobić nas z... Ciasto bardziej słone z odrobiną tylko cukru Zrobić Dodać kminku, dodać ostrej papryki Dodać na przykład pokrojonej Nawet bardzo cienko papryki czy cebulki Usmażyć te naleśniki Zrobić do nich farsz Z papryki Pomidorów, cebulki Bakłażana, cukini. Ładnie wyduszony włożyć ten sos te naleśniki, zawinąć je, spanierować, usmażyć. Albo po prostu je złożyć w kopertę. Podsmażyć je tak jak każde inne naleśniki, najlepiej na maśle. I podać je z ostrym sosem pomidorowym, albo z sosem na przykład grzybowym. Można zrobić farsz mięsny, można zrobić farsz soczewicy. No, naleśniki mają tak jak zresztą tak jak pierogi. Farsz zależy od. Kreatywności, fantazji, osoby, która je robi. No, co jeszcze? No, naleśniki jest to danie tak naprawdę bardzo uniwersalne, bo może służyć jako deser. Może być daniem głównym. Można je podać tak naprawdę na tysiąc różnych sposobów. Przepisów na ciasto jest też bardzo wiele. Dobrym sposobem na ciasto, żeby było. Fajne, takie lekko puszyste jest dodać wody, ale wody gazowanej. Rozprowadzić to wszystko ładnie, wymieszać, zrobić dobrą konsystencję tego ciasta i zostawić je na 20 minut, na pół godziny, niech ono sobie odpocznie, poddycha. Dodaje się też oleju do, do tego ciasta, żeby nie przywierało do patelni. Można to ominąć, można to, tego nie dodawać przy dzisiejszej technologii, dzisiejszych patelniach. Wystarczy patelnię lekko przesmarować tłuszczem obojętnie jakim masłem smalcem, olejem, w zależności do czego będziecie używać tych naleśników. Masło ma to do siebie, że bardzo szybko się przepala o bardzo niskiej temperaturze w porównaniu do reszty tłuszczu. Dlatego najlepiej jest odsmażać naleśniki na na maśle, a żeby one dobrze się smażyły no to olej lub oliwa z oliwek i wtedy sobie wymyślcie farsz jaki wam się będzie chciało jaki macie ochotę próbujcie, testujcie tak jak było z pierogami ciasto jest podstawowe ale je można modyfikować można do niego dodawać różne rzeczy sprawdzać, próbować, bawić się kuchnią tak samo nadzienie tak samo farsze, sosy tym wszystkim możecie się bawić. Próbujcie, testujcie, szukajcie, a naprawdę będzie mnóstwo zabawy z podawaniem, z zawijaniem, z układaniem naleśników. Pozdrawiam.